Wyjaśnię teraz, dlaczego naprawa sterowników PSG5 boszowski pomp wtryskowy VP30 VP44 kończy się w większości przypadków niepowodzeniem, to znaczy silnik odpali nam, ale tylko na kilka sekund, minut, dni lub działa niewłaściwie, nie osiąga pełnej mocy. Odpowiedź jest prosta. Montaż niewłaściwego tranzystora o mniejszej mocy niż był montowany oryginalnie. Niewłaściwe osadzenie nowego tranzystora, brak chłodzenia, brak zabezpieczenia przed elektrycznością statyczną za pomocą specjalnej maty RES podczas naprawy. Teraz pokazuję, jak wygląda oryginalny tranzystor, wielkość jego struktury krzemowej, a więc parametru świadczącego o mocy tranzystora i jego powierzchni umożliwiającej chłodzenie. Tranzystor ten został wyciągnięty z uszkodzonego sterownika. Jak widać, jego powierzchnia jest dość duża. A teraz porównajcie sobie wielkość struktury krzemowej oryginalnego tranzystora wyciągniętego ze sterownika pompy wtryskowej z tranzystorami stosowanymi do naprawy waszych sterowników przez inne serwisy. Oryginalna struktura krzemowa tranzystor znajduje się w każdym zestawieniu na trzeciej pozycji. Jak widać, żaden z oferowanych tranzystorów nie może zostać nazwany zamiennikiem oryginalnego tranzystora, gdyż jego struktura krzemowa jest mniejsza. Co za tym idzie, tranzystor posiada mniejszą moc, mniejsze zdolności do odprowadzania ciepła, co może zwiastować szybkie uszkodzenie sterownika. A tutaj pokazuję wielkość tranzystora stosowanego do naprawy sterowników pomp wtryskowych przez mój serwis. Jak widać, jego struktura krzemowa jest zdecydowanie większa. Tranzystor posiada większą moc niż tranzystor oryginalny, większą strukturę krzemową i lepsze odprowadzanie ciepła. Przez montaż niewłaściwych tranzystorów, a więc niewłaściwą naprawę sterowników, powstał też mit, że naprawa samego sterownika nie ma sensu. Jak naprawiać pompę, to część elektroniczną, czyli sterownik, i część mechaniczną, czyli tłok od regulacji kąta wtrysku, inaczej czasu wtrysku, porządku tłoczenia. A jak wiadomo, mechanika nie uszkadza sterownika. Jeżeli ktoś próbuje wam wmówić coś innego, to znaczy, że chce za naprawę sterownika wziąć 2-3 tysiące złotych, a naprawa mechaniki będzie polegała na pomalowaniu śrub na żółto, co ma świadczyć o regeneracji mechanicznej pompy. Z gwarancją na 6-12 miesięcy. Mój serwis daje gwarancję na 12 miesięcy, a naprawa kosztuje 300 zł. Wybór należy do Was. Naprawa sterownika jest wbrew pozorom skomplikowana, wymaga precyzji, odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Przestrzegam przed otwieraniem sterownika. Można go łatwo, nieodwracalnie uszkodzić. Więcej informacji pod numerem telefonu 510-667-029. Zapraszam do obejrzenia innych filmów związanych z pompami VP30, VP44, sterownikami Isuzu i boszowskimi sterownikami ABS.